Cześć, witam Was w drugiej części analizy projektowej kryptowaluty, w której to powrócimy do projektu LISK i zobaczymy, co tam wydarzyło się od ostatniego momentu, kiedy go analizowałem. Film ten powstał dzięki prośbom społeczności i fanom projektu LISK, którzy po prostu chcieli się dowiedzieć, chcieli poznać moje zdanie na temat tego, co w tej chwili dzieje się z projektem, ponieważ część osób uznaje, iż aktualna jego cena może sugerować to, iż jest obecnie w dobrym momencie do zakupu. Także zobaczmy, jak posunęły się prace deweloperskie oraz w jaki sposób można to ocenić właśnie poprzez portal GitHub. Sprawdzimy, co tam się ciekawego dzieje. Zapraszam do oglądania. Projekt LISK jest tutaj też na tyle ciekawy, iż na swoim blogu ma specjalne posty związane właśnie z update'ami deweloperskimi, czyli z update'ami związanymi z procesem rozwoju całego ekosystemu, który tworzy. Tutaj oni opisują kolejne wersje, które są wydawane oraz to, co w nich powinno być ujęte, i następnie jest też nawiązanie do całej roadmapy tego projektu. Przypomnę, że pierwszy odcinek o tym projekcie opublikowałem 22 sierpnia. Dzisiaj mamy 14 wrzesień, także niecały miesiąc. Zobaczmy więc, co tam się dzieje. Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób podejść do tego typu zagadnienia i jak analizować postępy prac w danym projekcie. Tutaj moje zdanie jest takie, iż należy przede wszystkim zwracać uwagę na wersję release konkretnego modułu całego projektu. W tym odcinku przejrzymy sobie wersję release dwóch modułów, czyli LISK Core oraz LISK SDK. Uważam, że to jest istotne z tego względu, iż biorąc pod uwagę trzy podmioty kluczowe w cyklu rozwoju oprogramowania, w prowadzeniu projektu, czyli biznes, klient i dostawca. Te trzy właśnie podmioty są głównie zainteresowane produktem, czyli tym, co tak naprawdę na końcu mamy i czy to spełnia wymagania jakościowe oraz spełnia wymagania, które zostały zdefiniowane w roadmapie. Także od razu przejdźmy sobie do zakładki Release na GitHubie. Tutaj nie będziemy, że tak powiem, analizować commitów, pull requestów, issues, gdyż od razu pokażę Wam, jak to tutaj można odczytać z tej zakładki. Jesteśmy na zakładce release produktu LISK Core. Ostatnia wersja, która pokazała się na moim filmie, to była wersja 2.0.2. 22 dni temu, także będziemy porównać to, co wszystko wydarzyło się w tym projekcie od tamtego momentu. Czyli interesuje nas na tę chwilę wersja 2.1.1. Oczywiście tutaj możemy sobie zobaczyć full changelog. To nam pokazuje właśnie różnicę pomiędzy poszczególnymi plikami w porównaniu do poprzedniej wersji. Mamy informację, ile plików zostało zmienionych, czyli treść ilu plików się zmieniła w jakim stopniu, ile było commitów pomiędzy tymi dwoma wersjami oraz ile osób tak naprawdę brało udział w tych czynnościach programistycznych pomiędzy poprzednią wersją oznaczoną 2.0.2 a wersją oznaczoną 2.1.1. I tutaj możemy przejrzeć całą historię tego, co tak naprawdę się tam działo. Oczywiście już po samych opisach commitów można sporo wywnioskować. Radzę tutaj zwracać uwagę głównie na kwestie opisane jako merge branch, czyli są to dołączenia pull requestów wykonywanych przez zespół programistyczny. Takie czyste, suche commity jak podbicie wersji czy update pliku z paczkami nie ma większego wpływu na całą logikę funkcjonowania projektu, dlatego to uważam za mniej interesujące.
radzę bardziej zwracać uwagę właśnie na te rzeczy opisane jako merge, pull, request. I teraz po kolei, jeśli chcemy na przykład zobaczyć te commity, które przyczyniły się, spowodowały podbicie kolejnej wersji. Ja mam tutaj dużą różnicę, bo wersja 2.0.2 i od razu weszła nam wersja 2.1.1. Czyli różnice to 44 commity. Oczywiście zaraz zobaczymy, co tak naprawdę tutaj się działo. Dużo bardzo rzeczy jest opisanych tak dosyć zdawkowo, podbicie wersji, dodanie jakichś tam plików dodatkowych, logowania dla Dockera, także to są mniej istotne rzeczy. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, raczej należy się skupić na zmerdżowanych pull requestach i to, co one de facto niosą ze sobą. Jeśli chcemy zobaczyć, co tak naprawdę dany merge konkretnego pull requesta wniósł do ogólnego projektu, tutaj, jak tutaj przed chwilą Wam pokazałem, klikamy na nazwę tego pull requesta i widzimy zmiany, które zostały naniesione. Tutaj widzimy, że została usunięta linia oznaczona kolorem czerwonym, a została dodana linia oznaczona kolorem zielonym. Różni się to tylko tym, iż tutaj mamy takie właśnie nawiasy klamrowe. Weźmy innego pull requesta. Update pliku konfiguracyjnego. Tutaj widzimy, jest dodany fragment kodu, dwa fragmenty kodu. Tutaj mała modyfikacja, zmiana wartości jakichś początkowych, odpowiedzialnych za właśnie numer portu, na którym jest uruchamiany domyślnie core tego projektu oraz rzeczy związane z logowaniem. Może podejdźmy trochę wyżej. Tutaj widzimy zmiany też mało tak naprawdę znaczące odnośnie dokumentacji pliku konfiguracyjnego. Update badge'ów w pliku readme, także to też nie jest związane z logiką całej aplikacji. Aktywowanie trybu debug. Tutaj tak naprawdę ciężko jest się odnieść do tego, w jaki sposób te kolejne merge i podbicie wersji release wpływają na całą logikę, gdyż do tej pory jeszcze nie natrafiłem na jakiś większy fragment kodu, który sugerowałby konkretne zmiany w całej logice projektu. Tutaj również możemy sobie zobaczyć, że te zmiany dotyczą pliku exceptions.md, czyli to jest plik tekstowy Markdown, który jest odpowiednio formatowany przez GitHuba. Także ta zmiana na przykład też nie ma żadnego wpływu na logikę całej aplikacji. Także widzimy odnośnie tego, jakie są zmiany pomiędzy wersją 2.0.2 a 2.1.1. Stosunkowo moim zdaniem niewielkie, jeśli chodzi o całą logikę działania projektu. Teraz porównajmy sobie kolejną wersję, czyli wersję 2.1.2. Jest to obecnie obowiązująca wersja. Została wydana 2 dni temu i w porównaniu do poprzedniej wersji tutaj wpłynęło na nią 44 commity oraz został zamknięty jeden issue. Także może tym razem przyjrzyjmy się, jaki to issue został zamknięty. Aby to zrobić, klikamy na numer tego issue i sprawdzamy tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Tutaj nie będę się wdawał w techniczne szczegóły, gdyż chcę Wam pokazać po prostu, w jaki sposób postępować w tego typu sytuacjach. Tutaj widzimy, że pod to issue nie był podpięty żaden commit. Nie należy ten też do żadnego pull requesta. Został on zgłoszony przez tą osobę issues 2, otagowany, przypisany ten issue do osoby zgłaszającej oraz zamknięty przez tą osobę. I to wszystko się wydarzyło w ciągu jednego dnia. Także ciężko tutaj się odnieść tak naprawdę, co w zakresie tego
co w zakresie tego issue zostało wykonane. No, niemniej jednak według autorów tego projektu był on na tyle istotny, iż należało go dołączyć do nowej wersji Lisk Core, nowego release commity. Tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o zmerdżowane pull requesty, widzimy parę takich operacji. Tutaj cała działalność z 5 sierpnia myślę, że można spokojnie pominąć. Merge pull request, weźmy przykładową. Tutaj widzimy, tutaj znowu Jenkins, czyli środowisko Continuous Integration. Bez wpływu na logikę działania całego projektu. Może przejrzymy coś z góry. Oczywiście nie sposób na jednym filmie przeanalizować wszystkie merge pull requestów, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby ten film był odebrany jako pobieżnie potraktowany przeze mnie projekt. Dlatego tak pozwolę sobie poskakać i w momencie, kiedy napotkam na coś ciekawego, postaram się to skomentować. Tutaj również update pliku readme, zmerdżowany pull request z tego względu, także bez wpływu na logikę. Ten sprawdzaliśmy, teraz update pliku konfiguracyjnego. Podobny zabieg jak wykonany pomiędzy poprzednimi wersjami, to już pokazywałem Wam. Może weźmy coś teraz w tym stylu. Tutaj również zmiana jednego pliku związanego z Quality Assurance. Moim zdaniem kolejna zmiana nic nie wnosząca do logiki działania całej paczki. Tutaj znowu usunięcie coś z pliku readme. Także jeśli chodzi o paczkę Lisk Core, nie znalazłem tutaj nic ciekawego, co wpłynąłoby dosyć znacząco na funkcjonalność całego produktu Lisk Core pomiędzy kolejnymi wersjami release. Przejdźmy do produktu Lisk SDK. Tutaj mamy dużo więcej wydanych wersji. Na ten moment 227. Obecnie ta biblioteka jest używana przez 10 projektów, które są również hostowane na GitHubie. Przejrzyjmy sobie te wersje. Tutaj może zacznijmy tym razem od góry. Mamy wersję 2, 3, 4. I tutaj taka ciekawa sprawa. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy wersją 2, 3, 3 a 2, 3, 4 nie mamy żadnych commitów, czyli nic nie zostało zmienione w kodzie źródłowym tego projektu. Zobaczmy, co nam pokaże full changelog. Czyli tutaj również kilka niewielkich zmian pochodzących ze zmerdżowanych oddzielnych gałęzi. Myślę, że tutaj sam każdy może ocenić istotność tych zmian. Tak naprawdę tutaj widzimy pierwszy większy fragment kodu, który został dodany. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że to jest kod odpowiedzialny za testowanie. Czyli to również nie wpływa na funkcjonalność całego systemu. To pomaga sprawdzić, czy ten system, czy ten produkt na tę chwilę jest zgodny z wymaganiami i to właśnie za to odpowiada framework Mocha i tutaj odpowiedni test, jeśli chodzi o ten zakres funkcjonalności projektu. No i mam oczywiście podbicie wersji. Także różnice pomiędzy wersją 2.3.3 a 2.3.4 są naprawdę bardzo małe. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że jest to dopiero ta trzecia cyfra, trzecia wartość numeracji. Ale czy to jest na tyle istotne, żeby aż podbijać kolejną wersję i wydawać kolejną wersję, to również pozostawiam do samodzielnej oceny.
Tutaj pomiędzy wersją 2.3.2 a 2.3.3 mamy 5 commitów na przestrzeni tygodnia. Oczywiście jakieś improvements, jakieś ulepszenia, zamknięcie bugów. Ponownie przypomnę tylko Wam, że to jest full change log, czyli możemy dokładnie porównać, co pomiędzy tymi wersjami zostało zmienione, jakie pliki, ile osób tak naprawdę w tym brało udział. Także to jest bardzo fajny mechanizm weryfikacji prac. Możemy również sobie przejrzeć konkretne issue, które zostało zamknięte. Tutaj widzimy, że to issue zostało naprawione za pomocą pull requesta. Już widzimy jakieś większe zmiany w kodzie. Poprzednia wersja 2.3.2, 11 dni temu. Może wróćmy do wersji 2.0.2, czyli wersji z ostatniego filmu. Pomiędzy wersją 2.0.2 a 2.3.1 już 314 commitów. Tutaj widzimy, że to jest duża zmiana, ponieważ mamy również modyfikację drugiej wartości liczbowej odnośnie numeru wersji. 314 commitów łącznie. Nawet GitHub nas sygnalizuje, że nie jest w stanie wszystkiego wyświetlić. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zmiany w kodzie. Pamiętajmy, że cały czas jesteśmy przy wersji alfa Lisk SDK. Tak jest to również napisane na blogu. Rzućmy jeszcze okiem na NPM, na Packet Managera. Tutaj projekt Lisk SDK. Nie mamy nadal projektów zależnych od tej biblioteki umieszczonych na tym portalu. Tygodniowa liczba pobrań tak mniej więcej 100 parę, a kilkadziesiąt. Oczywiście ostatni update 2 dni temu, czyli kiedy została wydana kolejna wersja tego SDK. Jeszcze przejrzyjmy sobie bibliotekę Lisk Client. Tutaj bardzo niewiele pobrań tej biblioteki na przestrzeni ostatnich tygodni. I również nie mamy projektów zależnych od tej biblioteki umieszczonych na portalu NPM. Tutaj jeszcze dodam krótki przegląd dwóch projektów, które powstały na bazie Liska. Pierwsza z nich to gra Lisk Tic-Tac-Toe, czyli popularna gra. Tutaj widzimy, że ten projekt używa tej biblioteki, którą przed chwilą Wam pokazałem na NPM-ie. Oczywiście jest to projekt typu POC, projekt użytkowy, dlatego też nie ma o tym żadnej informacji na NPM-ie, gdyż na NPM-ie mam tylko biblioteki, które korzystają z innych bibliotek. Tam jest taki poziom zależności. Inny projekt, który również tutaj społeczność wymienia jako coś, co pokazuje możliwości całego Liska, czyli Lisk Bike. Czyli wypożyczalnia rowerów. Myślę, że obecnie u nas w kraju, w każdym większym mieście jest możliwość wypożyczenia rowerów za pomocą aplikacji. Tutaj jest to zrobione na blockchainie Liska. Także też chciałem wspomnieć o tym projekcie, żeby pokazać, że w jaki sposób ta biblioteka znajduje swoje zastosowanie w małych projektach Proof of Concept. Także mamy te dwa projekty. Dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chodzi o mój komentarz odnośnie tego projektu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na GitHubie na ten moment, to już wszystko. Odnosząc się do zmian, które zostały wykonane podczas poprzedniego odcinka,
które były omówione w tamtym filmie. Myślę, że zmiany nie są bardzo istotne, zwłaszcza na całą logikę działania systemu. Są to głównie zmiany związane z konfiguracją, z infrastrukturą projektu. Myślę, że tutaj użyteczność całego projektu niewiele wzrosła. Z drugiej strony może być to przygotowanie i kolejna wersja, kolejne informacje, które się pojawią odnośnie założycieli projektu, odnośnie Liska, właśnie będą miały więcej zmian w logice, a na ten moment została przygotowana infrastruktura do tych późniejszych zmian. Dziękuję Wam. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. Cześć.